Rocznica dwóch ważnych dla polskiej historii wydarzeń przypada w niedzielę 17 września. Mowa o 78. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Światowym Dniu Sybiraka. W piątek w Lesznie odbędą się dwie uroczystości, w których oprócz oficjeli wezmą udział członkowie Związku Sybiraków, organizacji grupującej byłych zesłańców bądź ich potomków. Na godzinę 11 zaplanowano uroczystość przy obeliskach ofiar Katynia i matek katyńskich przy ulicy Ofiar Katynia. O 12 w kościele świętego Kazimierza będzie miała miejsce msza święta w intencji ofiar Golgoty Wschodu i zesłańców Sybiru. O 13 uroczystość przeniesie się pod znajdujące się przy kościele tablice Sybiraków i pomnik Matki Sybiraczki.